10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czas zacząć YouTube Rewind 2021, czyli podsumowanie całego roku z punktu naukowego. YouTube ponownie odwołało zrobienie Rewinda i po raz drugi dał szansę twórcom platformy. A więc tak, ja przejmuję pałeczkę. Postaram się iść chronologicznie. No to zaczynamy. Styczeń. Według danych na pierwszy dzień roku mam na świecie 35,5 tysiąca gatunków zagrożonych. 16 stycznia składająca się z 10 osób grupa Nepalczyków dokonała pierwszego w historii zimowego wejścia na drugi największy szczyt świata, czyli K2. Tego samego dnia NASA przeprowadziła testy największej na świecie rakiety Space Launch System, w skrócie SLS. Przewidywano 8-minutową pracę silników, lecz wyłączyły się już po minucie. NASA pracuje nad tą rakietą już od 10 lat. Omawiana rakieta ma prawdopodobnie w 2024 roku umożliwić powrót ludzi na Księżyc, jak i również załogową misję na Marsa. Jeśli projekt ten będzie ukończony, to SLS będzie najpotężniejszą rakietą w historii. Oby NASA nie zawiodła. Ale dobra. 19 stycznia odkryto, że planeta WASP-107b jest planetą o bardzo niewielkiej masie. Jest położona 212 lat świetlnych od Ziemi. Wiadomo, że jest tej samej wielkości co Jowisz, lecz odkryto wtedy, że ma od niego 10 razy mniejszą masę. Również w styczniu naukowcy z Cornell University potwierdzili, że największe jezioro na księżycu Saturna, czyli Tytanie, ma ponad 300 metrów głębokości i nie jest wypełnione wodą, a ciekłym metanem. 25 stycznia szersza publiczność miała szansę zobaczyć ciasteczkowego potwora w Agacie za sprawą publikacji posta. Na wejściu otrzymuje ode mnie nagrodę w kategorii Cuda Natury 2021. Przejdźmy do lutego. W tym miesiącu wykonano pierwsze szczegółowe pomiary pierwiastka Einsteinu. Nie uzyskano do badań zbyt wiele tego pierwiastka, zaledwie 233 nanogramy, ale to wystarczyło, by określić długość wiązania atomowego. 18 lutego łazik Perseverance szczęśliwie wylądował na Marsie w kraterze Jezero. W lutym magazyn Cell opublikował artykuł na temat bardzo intrygującego odkrycia naukowców z Europejskiego Instytutu Bioinformatyki. Zidentyfikowali oni, że w naszych jelitach jest 140 tysięcy wirusów, z czego połowa jest jeszcze zupełnie nieznana. Czas na marzec. 2 marca doszło do potężnej erupcji wulkanu Sinaburg na Sumatrze w Indonezji. W jej wyniku popiół został wyrzucony w górę na niemal 5 km. 8 marca nastąpiło kolejne ciekawe odkrycie najdalszego źródła emisji radiowej. Tym źródłem jest kwazar. Kwazary to obiekty przypominające gwiazdy, które są w rzeczywistości rodzajem aktywnych galaktyk. Innym odkryciem z tego miesiąca było znalezienie skamieniałości 70-milionowego dinozaura wysiadującego jaja w południowych Chinach. A jak tam Perseverance? Jakoś tam bada. Przejdźmy do kwietnia. W drugiej połowie miesiąca śmigłowiec Ingenuity na Marsie wystartował. Ten trwający kilkadziesiąt sekund lot zapisał się na kartach historycznych jako pierwszy lot na innej planecie. Po kilku dniach wykonał drugi lot, już nieco profesjonalniejszy. Coraz to kolejne przynosiły owocniejsze skutki. W maju odkryto kolejne zwierzę wykorzystujące bioluminescencję, czyli wytwarzanie światła. Mowa o nowozelandzkim rekinie. Ta właściwość jest mu bardzo przydatna, zwłaszcza przy życiu 400 metrów pod poziomem morza. Marsjańskie Ingenuity natomiast wzbija się na ponad 100 metrów. W tym miesiącu wiele regionów Rosji zaskakuje temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza. Pismo Nature Geoscience podaje, że nie dość, że pokrywa lodowa na Grenlandii masakrycznie topnieje, to do tego woda w niej zawiera spore ilości rtęci.
W czerwcu naukowcy przywrócili do życia organizmy, które przetrwały w zamrożeniu w syberyjskiej zmarzlinie 24 tysiące lat. W połowie czerwca odkryto w Botswanie trzeci największy diament na świecie. W tym miesiącu nie zabrakło również odkrycia największego krokodyla w historii. Był to Gangamarandum maunala. W lipcu w RPA znaleziono skamieniałości pierwotnych drobnoustrojów sprzed 3,4 miliarda lat. Odkryto również niesamowite zastosowanie jadu węża i stworzono super klej, który potrafi uśmierzyć największe rany. Może brzmieć niedorzecznie, ale jednak. Inny news z lipca, który mieliście szansę poznać na świeżo, to odkopanie szczątek psów w Gruzji. Według obliczeń szczątki mogły mieć nawet 1,8 miliona lat. No to do sierpnia. 11 sierpnia słupki rtęci na Sycylii odnotowały 48,8 stopnia Celsjusza. Ta temperatura powaliła Ateńczyków, którzy ponad 40 lat temu mieli 48 stopni Celsjusza w swoim mieście. Ale to i tak niewystarczająco, by wbić do top 10 najwyższych temperatur na świecie. W drugiej połowie tego miesiąca odkryto największy koral australijskiej rafy koralowej i nadano mu nazwę Mugadambi. Ma on od 421 do 438 lat i ponad 10 metrów średnicy. We wrześniu ogłoszono, że Perseverance pobrał próbkę gruntu z czerwonej planety do analizy. Po kilku dniach okazuje się, że zebrane okruchy skalne miały pochodzenie wulkaniczne. I w sumie to Perseverance skradł cały wrzesień. Przejdźmy do października i rozdania najbardziej prestiżowych nagród naukowych na świecie, czyli Nagród Nobla. Czas przedstawić laureatów z dziedzin przyrodniczych. Chemia. Z tej dziedziny nagrodę otrzymali Benjamin Liszt i David Macmillan za stworzenie organicznej katalizy. Kataliza to inaczej przyspieszenie reakcji chemicznej i właśnie tym nowym sposobem katalizy zasłużyli sobie na nagrodę. Fizyka. Sjukuro Manabe, Klaus Hazelmann i Giorgio Parisi. Manabe i Hazelmann otrzymali ją za fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, określenie zmienności i wiarygodne przewidywanie globalnego ocieplenia. Parisi otrzymał natomiast za odkrycie wzajemnego oddziaływania nieporządku w układach fizycznych od skali atomowej do planetarnej. Jego dość skomplikowane odkrycie pozwala zrozumieć wiele przypadkowych zjawisk. Medycyna i fizjologia. David Julius i Artem Patapoty otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie receptorów dotyku i temperatury. W pierwszej połowie października wychodzi pierwsza szczepionka na malarię. 29 października zaczęła się zbiórka pieniędzy na TeamSys, czyli akcję, która ma na celu wysprzątać 30 milionów funtów, czyli w naszej skali 13,6 miliona kilogramów śmieci z najbardziej zanieczyszczonej plaży na świecie. Twórcami akcji są popularni youtuberzy MrBeast i Mark Rober. Cel zbiórki to 30 milionów dolarów do końca roku. Niestety raczej się nie uda, ale za to już wpłynęło ponad 20 milionów, co gwarantuje wysprzątanie 9 milionów kilogramów odpadów. To największa akcja na rzecz środowiska w tym roku. Mniej więcej w tym samym czasie, co rozpoczęto TeamSys, sklasyfikowano również naszego przodka. Jest to Homo bodoensis. Zrobiono to po ponownej ocenie skamieniałości w Afryce, Europie i Azji. Nazwanie nowego gatunku ma na celu uprościć historię ewolucji człowieka. Teraz listopad. Zahaczmy o paleontologię. W tym miesiącu osoba z Arizona Museum of Natural History zaczyna twierdzić, że superzaur mógł być najdłuższym dinozaurem na świecie.
gdyż według jego obliczeń mogły mieć nawet 42 metry długości. W listopadzie również wychodzą dane dotyczące polowań na słonie w tym roku. Botswana zarobiła z tych polowań w roku ogromne 2,7 miliona dolarów. Zakaz polowania na słonie zniesiono w 2019 roku, oczywiście tam. Przez to liczba polowań mocno poszła w górę. Natomiast 25 grudnia o godzinie 13:20 czasu polskiego wystartował kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Jest to jeszcze większy następca poprzedniego, niewiele mniej szałowego teleskopu Hubble'a. No i oczywiście w ten dzień było Boże Narodzenie. 2021 rok kończymy z ponad 40 tysiącami zagrożonych gatunków według oficjalnej strony internetowej Red List. I tym sposobem kończę podsumowanie 2021 roku z punktu naukowego. Do zobaczenia w przyszłym roku. We'll be right back.